Cześć wszystkim, z tej strony Dawud in the house. Dawud, który biega, nie tylko gra, jakby ktoś myślał. A znany również pod pseudonimem kretyńskim Wójcio Bieguncio. Runner, running Anko. Może tak. W każdym razie, jak wam idzie w tym roku? Już jest luty. Połowa lutego, ja pierniczę, ten czas leci. Jak wam idzie bieganie? Jak wam idzie... nie wiem, cokolwiek co robicie, napiszcie w komentarzach, czy zaczęliście coś ćwiczyć. Możemy się spotkać, bo w ogóle będę robił film na pewno z nowego zegarka, jaki kupiłem, się nim pochwalę, chociaż z moimi z moimi problemami. Kupiłem Forerunnera 55 Garmina i jestem tak zadowolony z tego zegarka, bo powiem wam szczerze, że miałem Polara ostatnie 10 lat i był spoko, naprawdę bardzo dawał radę. Najbardziej mnie tylko wkurzało to, że musiałem co chwilę kupować baterie takie płaskie, nie wiem, to chyba 20-35, takie płaskie baterijki do pasa, a tu nie muszę, bo mi czyta z nadgarstka i robi to dobrze, bo widzę podobieństwo, nie ma dużych chyba różnic. Zegareczek ma masę funkcji, mówię o tym Garminie. Polar miał też funkcji dużo dosyć, ale po prostu się zestarzał. A tutaj... no nic, nie będę dużo o tym gadał teraz, bo po prostu zrobię o tym filmik. Porównam sobie tego Polarka i pogadam o Polarze i o tym Garminie, który mam. Więc to jest plan. No a tak ogólnie to ostatnio dużo czasu spędziłem na siłowni. I mało biegałem, mówiąc szczerze, prawie w ogóle ostatnio. Bo tak się złożyło, że mam teraz samochód i się po prostu, za przeproszeniem, dupsko przyzwyczaiło, zleniwiło się. I tak sobie jeździłem i rano przed pracą chodziłem na siłownię na pół godzinki, ale też tam robiłem nogi, bo chciałem te nogi sobie popracować. Nie mam tam dużo za bardzo do... nie mam za bardzo tam dużo na nogi do robienia, ale wypychałem na maszynie na trasie. I tam naprawdę zamykałem ten atlas, mówiąc szczerze, bo tam 110 brałem na te nogi moje. Ja nie mam, ja bym chciał mieć grubsze nogi, bardziej umięśnione, ale to już chyba bez anabolików się tego zrobić nie da. Ja nie sądzę, żebym kiedykolwiek brał coś takiego, więc takie będą nóżki, jakie są. No ale powiem wam, że to się przydało, bo się biega fajnie, nawet jeżeli jestem zmęczony, bo wczoraj zrobiłem chyba 15 km. A nie biegałem naprawdę długo już, więc dzisiaj dostałem takie endorfiny wczoraj po tym bieganiu, że dzisiaj mówię, zostawiam samochód i też biegnę. I pobiegłem. I słuchajcie, i jestem zmęczony, ale nóżki dają radę, nie? I tutaj biegnę teraz do sklepu, bo chcę sobie jeszcze kupić kwiatki dla mojej żony, bo dzisiaj walentynki już i tak tam dostała czekoladki rano, żebyście nie myśleli, że tylko kwiatki. No nie, ogólnie tak słabo. No ale nieważne, to znaczy nie o tym mówimy. Wracając do biegania, to po prostu na siłowni się nóżki przydało robić, bo naprawdę dają radę, więc polecam trochę siłowni na nogi, jeżeli biegacie albo chodzicie. Naprawdę nogi o wiele fajniejsze są i są silniejsze i bardziej wytrzymałe, no i ogólnie też fajnie wyglądają, nie? Jeżeli ktoś o tym myśli też, nie? Że shape się robi fajny na nogach. Dobra, słuchajcie, ja sobie pobiegnę dalej. Nie? Aha, i w ogóle, i będzie testowanie gimbala. Może nie jakiegoś super, nie wiadomo co, ale kupiłem sobie go, zrobiłem prezent na gwiazdkę i będziemy nagrywać gimbalem w tym roku, więc zapraszam serdecznie. Mam nadzieję, że kanał się rozwinie, będzie więcej filmów, takich o bieganiu, o gadaniu troszeczkę związanym ze sportem. I w ogóle, wiecie, ja już nie jestem najmłodszy, bo to już jest 46 lat na karku, ale uważam, że będę chyba dobrym przykładem, żeby mówić o tym, że warto ruszyć dupsko i iść po prostu... O matko, tutaj kiedyś był jeden domek, a tu zobaczcie, co robią. Ja pierdolę, wszędzie stawiają. Ale tak naprawdę to stawiają wszędzie, ale ja nie chcę mówić o cenach w Irlandii, jakie teraz są, nie? W każdym bądź razie, słuchajcie, zapraszam na kanał, będziemy biegać, będziemy o tym gadać, będzie siłka, będzie wszystko i naprawdę chcę was motywować, chcę być waszym, kurwa, bo to, chcę być,
chcę być waszym motywatorem po prostu do treningów. Mam nadzieję, że mi się uda wyciągnąć was chaty, nie? Po prostu wyciągnę was i będziemy wszyscy zadowoleni i będziemy mieli dużo endorfin i będziemy szczęśliwsi, roześmiani, zdrowsi i wysportowani, tak? No. Dobra, słuchajcie, pozdrawiam. Trzymajcie się i szykujcie się, bo nie odpuszczę wam. Poważnie mówię. Nie odpuszczę. Będziemy razem wspólnie, słuchajcie, się sportowali. Dobra, bo zaczynam pieprzyć dyrdy mały. Trzymajcie się. Trzymajcie się do następnego. No i patrzcie, będą nowe filmy na pewno. Pozdrawiam serdecznie.